Dzisiaj nietypowy setting. Siedzę na pufie, którą dopiero co zrobiłam i którą za chwileczkę Wam pokażę. I pokażę Wam, jak ją zrobiłam, z czego ją zrobiłam. To jest obiecany program właśnie o moim DIY do garderoby. Także serdecznie Was zapraszam, jeśli Was interesuje taka tematyka. No i moi drodzy, jest fajna pogoda dzisiaj, robiłam coś w ogrodzie i w ogóle jest naprawdę fajnie, zaczyna być, czuć tą wiosnę wreszcie. Zobaczcie tutaj przebitki, zasadziłam dzisiaj właśnie bratki, na tarasie je powiesiłam, postawiłam w doniczkach, żeby było już tak wiosennie, kolorowo. No i od razu mi się poprawił humor. W pokoju, w salonie też postawiłam prymulkę w doniczce takiej czerwonej i jest już super wiosennie i naprawdę mam fajny dzisiaj nastrój, także już Wam chcę pokazać jak najszybciej teraz moje przeróbki i moje DIY. Kochani, to jest pufka, właśnie ta pufka, którą wykonałam i to wykonałam ją wczoraj i dzisiaj jeszcze kończyłam. No i całkiem fajnie wyszła według mnie, nie wiem jak się Wam podoba. Naprawdę według mnie, no super mi się to udało. Tu jest wszystko jeszcze tutaj, jeszcze chcę zakamuflować takie pewne drobne elementy, ale to już są takie szczegóły nieistotne. Całość pufy jest wykonana. No i pasuje moim zdaniem idealnie do mojej garderoby. Nie wiem, co Wy sądzicie. Napiszcie, czy się Wam podoba. Teraz pokażę Wam krok po kroku, jak właśnie robiłam tą pufę i będą to filmiki, także możecie sobie, jeżeli chcecie wykonać według tego mojego instruktażu też swoją pufę, jeśli macie możliwość, jeśli macie jakieś narzędzia, jeśli macie z czego to zrobić. Co będziecie potrzebować? Jeżeli chcecie wykonać taką pufę ze schowkiem, bo to jest pufa ze schowkiem, zobaczcie sobie tutaj na filmikach, które już zrobiłam po skończeniu większości, powiedzmy, pracy. Mam naprawdę spory schowek, można tam schować ubrania, buty, cokolwiek, można trzymać tam kosmetyki, jeżeli na przykład robicie sobie to do sypialni. Także naprawdę jest bardzo duży schowek, uniwersalny i naprawdę to jest mi potrzebne, bo ja cierpię na wieczny brak miejsca. A poza tym naprawdę miałam taką mega ochotę, żeby sobie coś takiego zrobić, bo planowałam w ogóle kupienie takiej pufy sobie na urodziny. W sensie oczywiście chciałam jakoś z moimi najbliższymi się złożyć na taką pufę. No i kosztowała około 400 zł taka pufa aksamitna ze schowkiem. Ja się ją zamówiłam z Allegro, no ale stwierdziłam, że nie, że będę ambitna i spróbuję sama, tym bardziej, że znalazłam super, super cudowny materiał. To jest właśnie ten materiał, który widzicie, którym jest obita ta pufa. To była kołdra taka indyjska, właściwie można powiedzieć taka narzuta. I super, bo ona była pikowana, przeszywana takimi ozdobnymi nitkami, no i w ogóle już sama w sobie była miękka, była wypchana taką właśnie jakby watoliną. No i to jest ekstra, bo to mi oszczędziło mnóstwo pracy. W pierwszej chwili trochę było mi żal tej narzuty, bo ja używałam w ogrodzie w lecie, ale stwierdziłam, że chcę sobie uszyć w tym roku jednakowe pokrowce na wszystkie właśnie fotele ogrodowe, kanapy, żeby to już wyglądało tak ładnie, elegancko. No i w związku z tym tą narzutę postanowiłam przeznaczyć właśnie na tą pufę. Tym bardziej, że jak mówię, było to super praktycznym rozwiązaniem. No i moi drodzy, co potrzebujecie do takiej pufy? Jeżeli mielibyście ochotę taką eko-pufę sobie zrobić do swojego domu, to potrzebujecie opony. Ja miałam dużą oponę, to jest 18 cali aż. Taka naprawdę spora i dosyć szeroka też opona, w sensie wysoka. Szeroka jakby w tą stronę, a wysoka jak teraz jest pufą, prawda? No i super, bo właśnie chciałam taką większą. No i niestety nie miałam takich płyt, które bym mogła przykręcić do tej pufy, w związku z tym zamówiłam je przez internet i no i można znaleźć takie płyty właśnie. Jakaś płyta, to jest płyta chyba pilśniowa czy płyta wiórowa, wycięta już w taką formatkę okrągłą. I tak to właśnie wpisałam w Allegro. No i znalazłam takie płyty, nie były drogie, to tam coś kilkanaście złotych za każdą płytę. Zamówiłam spód, czyli 60-centymetrową w średnicy taką płytę właśnie. No i na wierzch trochę cieńszą, ale też ten sam jakby, tą samą średnicę. No i potrzebowałam jeszcze mniejszą płytkę, którą udało mi się dostać od mojego brata, akurat w idealnym rozmiarze 45 cm, która będzie pod deczkiem. Zobaczcie, tutaj to pokazuję, właśnie przykręcona do tego
do tego wieczka od pufy, do tej przykrywy, po to, żeby właśnie ona wchodziła jakby w ten otwór i żeby to wieczko się nie ruszało, ta przykrywa, żeby nie latała, nie ruszała się w różne strony. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie. No i udało mi się to wszystko pozyskać, potrzebna będzie też wkrętarka, wiertarko-wkrętarka w zasadzie, nóżki do mebli, ja kupiłam bardzo tanie nóżki, niemalowane z surowego drewna, chyba kosztowały mnie te nóżki po 6 zł za sztukę, plus takie płytki do przykręcania, w dodatku zamówiłam, zobaczcie, takie tutaj będzie może widać na zdjęciach, takie płytki, które mają lekką pochyłość, 10% pod kątem są, i w związku z tym, jak przykręcimy do nich nóżki, to one troszeczkę wychodzą nam na zewnątrz, są takie skierowane na zewnątrz, jak właśnie w tych meblach z połowy XX wieku, które teraz są właśnie bardzo modne. No i stwierdziłam, że takie nóżki najbardziej mi pasują, bo właśnie tutaj w tej mojej toaletce sekreterze mam takiego typu nogi właśnie z lat 50. 60. No i super, według mnie to pasuje właśnie do tego stylu. No i dokładnie tyle rzeczy. Aha, jeszcze potrzebny będzie taker, czyli taki do przybijania takich wszywek sprzęt. No i ten taki taker akurat mam, musiałam sobie dokupić tylko zszywki. No i naprawdę w zasadzie to było wszystko. Klej na gorąco już wcześniej miałam, bo już widzieliście, jak robiłam tą pufkę małą. Bo tutaj użyłam tylko kleju na gorąco, a tutaj jednak już musiałam użyć narzędzi, ponieważ właśnie użyłam tych twardych płyt, żeby to jednak ta ciężka opona się trzymała i żeby można było do niej przytwierdzić nogi. No i zobaczcie teraz takie krótkie przebitki. Tu Wam pokażę najpierw, jak przywiercam właśnie płytę do opony samej. No i tu po prostu użyłam śrub do drewna. Takie typowe śruby do drewna, które przeszły przez płytę na wylot i wkręciły się po prostu w oponę, w tą gumę. Całkiem dobrze to się trzyma, powiem Wam. Całkiem fajnie to wyszło. No kilka tam, chyba 7 czy 8 czy 9 tych śrubek jest wkręconych. Zobaczcie, jak tu właśnie wkręcam. No i już właściwie ta podstawa była gotowa. I teraz postanowiłam właśnie przybić ten materiał. Miałam taki długi pas ucięty. Na szczęście ta kołdra, czy ta narzuta była właśnie taka dosyć długa. Więc starczyło mi zupełnie spokojnie, jeszcze został kawałek na około właśnie tej pufki. I wykorzystałam obrobienie tej kołdry, czyli ten taki już gotowy brzeg, żeby na dole, pod spodem tej pufy było to ładnie wykończone, żeby nie było to taki poszarpany materiał, który musiałabym potem w jakiś sposób wykańczać. Tylko po prostu to już jest wykończone. Natomiast w środku, zauważcie, że tutaj może, o tutaj będzie widać na pewno na filmiku, jak zakładam ten materiał do środka tej opony, żeby od razu jednocześnie zrobić wykończenie tej pufy właśnie w środku, tego schowka. Nie robię tutaj oddzielnie wierzchu jakby tapicerowanego i osobno środku, tylko wykorzystuję ten otwór i to, że ta płyta już na spodzie jest przykręcona, żeby właśnie użyć tego samego materiału jako wypełnienie środka. To jest super praktyczny i naprawdę szybki pomysł. No i zaczęłam właśnie od środka. Ułożyłam sobie ten materiał tak, żeby wzór się zgadzał, żeby on był równo. No i na początek przypięłam też, zobaczcie tutaj na filmiku, przytakerowałam jakby, zszyłam do tej opony jedną część, spodnią część jakby tego materiału, tej kołdry. No i później dopiero naciągnęłam tą drugą wierzchnią część z małym zakładem i tam podłożyłam brzeżek, żeby nie było go na wierzchu, w taki sposób, żeby to wyglądało bardzo estetycznie. Później na samym końcu, po skończeniu całej pufy, to miejsce łączenia tych materiałów zszyłam takim krytym ściegiem, którego już potem nie będzie widać na wierzchu. No i przybiłam oczywiście takerem i w niektórych miejscach nawet powiem Wam, że musiałam przykręcić śrubami do opony ten materiał, co nie było łatwe, naprawdę nie było łatwe, bo ten materiał się wkręca, trzeba najpierw zrobić w nim dziury, no i uważać, żeby nam się to nie skręciło i nie zepsuło. No ale udało się, przykręciłam właśnie wiertarką, wkrętarką i śrubami do drewna, do tej opony częściowo ten w takich newralgicznych miejscach ten materiał na samym dnie. No i później takerem to wszystko ładnie tak gęsto zrobiłam, żeby to było mocne. No i właściwie środek był gotowy i teraz spód tej pufy, zobaczcie,
po odwróceniu jej przybiłam ją w kilku miejscach, ale w zasadzie jeszcze to nie jest wykończone, bo najpierw postanowiłam jak dołożyć nóżki do tego. No a dlaczego najpierw nóżki, a nie najpierw wykończenie brzegu? A dlatego, że te nóżki będą dosyć na brzegu. No i jakbym już przybiła sobie ten materiał, no i później miała zamiar te nóżki przykręcić, no to jak bym to zrobiła? Oczywiście, najpierw muszą być nóżki, no więc trzy nóżki. Stwierdziłam, że zupełnie mi wystarczą, będzie wyglądało tak bardziej funky trochę. No i przybiłam właśnie, przykręciłam te płytki, na których nóżki mają się znajdować, które potem wkręca się. Oczywiście trzeba też wywiercić dziurę na tą śrubę, która jest jednak długa i wejdzie częściowo w nasz spód pufy. Na środku jest właśnie taka śruba. No i idealnie to, szczerze mówiąc, wyszło. Na szczęście udało się wszystko bezproblemowo. No i na końcu właśnie przybijam takerem i też miejscami koło tych nóżek śrubkami przykręcam właśnie ten materiał, żeby on się mocniej trzymał. Bo wiecie, kochani, no to jest jednak materiał i śrubki, no i to nie jest wiecznotrwałe, prawda? Żeby to było dosyć mocne, to trzeba dużo tych zszywek i trzeba mocno to zrobić, po prostu, żeby napięcia nie, albo czy przy przenoszeniu tej pufy się to nie pourywało. No i stwierdziłam, że zrobię to właśnie tak mocno, dosyć gęsto, zobaczcie, tutaj przybijam te właśnie zszywki. Nie jest to takie proste, bo ta kołdra jest dosyć gruba. Jest to trudniejsze niż przy takim materiale cienkim, pojedynczym. No ale udało się. Tak dosyć mocno dociskałam, żeby ten materiał się spłaszczył razem z tym wypełnieniem i jak najmocniej te wszywki po prostu wciskałam, można powiedzieć. No i tutaj przy nóżkach też starałam się tak ładnie raczej wykończyć, żeby to w porządku wyglądało, żeby tu nic nie odstawało za bardzo. No i na samym końcu te nóżki będę malować na złoto. Zobaczycie zaraz. Natomiast teraz wykonanie reszty, bo jeszcze spód został mi, prawda? Jeżeli przybiłam teraz ten materiał na dole do tej podstawy od spodu i wewnątrz schowka, no to teraz, żeby to brzydko nie wyglądało, no to muszę zrobić spód tego schowka. No i tutaj krążek grubej tektury, który jest oklejony klejem na gorąco takim bordowym materiałem pasującym do tych kwiatów na pufce, zauważcie. Taki jakby jedwabny materiał w taki lekki rzucik bordowy. No i okleiłam po prostu ten krążek i wkleiłam go klejem na gorąco na sam spód tej pufki, także naprawdę wygląda to bardzo, bardzo estetycznie, ładnie wręcz, powiedziałabym, no i po prostu ja chciałam, żeby to było takie eleganckie i szykowne. Mam nadzieję, że mi się udało. Dajcie znać, czy Wam się podoba to wykończenie. No i teraz pokrywa. Mam płytę tutaj centymetrową, grubościowo, na 60 cm średnicy i do tej płyty najpierw muszę przykleić gąbkę, zobaczcie, bo mimo, że ten materiał jest taki gruby już, ta kołdra, ale żeby to ta pokrywa wygląda elegancko, ładnie i tak tapicersko jakby, no to muszę dać tam gąbkę. No i wykorzystałam wszystkie resztki gąbki, stwierdziłam, że absolutnie nie kupuję nic nowego, nie dokupuję żadnej gąbki, nie ucinam nowych gąbek, tylko po prostu te wszystkie skrawki, które miałam, skleiłam i przycięłam równiutko z klejem na gorąco do tej płyty. No i idealnie stykło, że tak brzydko powiem, idealnie wystarczyło tej gąbki. No i później na to już poszła ta kołdra, znowu wycięty krążek z tej kołdry, który takerem przybijam do spodu tego krążka, tak? No i teraz znowu tu mamy takie brzydkie wykończenie, a już Wam mówiłam, że muszę też dać tam ten krążek dodatkowy, który będzie sprawiał, że pokrywa nam się unieruchomi, nie będzie nam latać czy spadać. Ten krążek idealnie wchodzi właśnie w otwór w tej oponie, w tym schowku w tym momencie. No i zobaczcie, tutaj robię osobno z takiej tacki okrągłej, którą dostałam od brata. Znowu oklejam ją tym samym materiałem co dno pufy. No i po skończeniu oklejania tego krążka, najpierw go przywierciłam na środku, bo te dwie płyty w sumie są na tyle grube, że mogę normalną śrubą, po prostu wiertarką przez środek. Użyłam 5 śrub, jednej na środku i 4 po bokach, żeby po prostu mocno przytwierdzić tą pokrywę ten krążek do tej pokrywy jeszcze, bo to są wszystko z takiej płyty rzeczy.
No i teraz już to wygląda ładnie. Dodatkowo podkleiłam brzeże klejem na gorąco, żeby tam nic nie wystawało. Jeszcze zamierzam na łączeniu tych dwóch przykleić na płasko taką ozdobną taśmę, ale to już zostawiam sobie na później. W każdym razie najważniejsze rzeczy są zrobione. No i zobaczcie, pokrywa idealnie pasuje do pufy. No i wygląda naprawdę, naprawdę, jestem bardzo zadowolona z wyglądu tej pufy. No i uważam, że to był świetny pomysł, że użyłam tej kołdry, bo to mi oszczędziło dawania kolejnej warstwy pianki, którą bym musiała tą moją oponę oklejać. A tutaj miałam już gotowy taki troszkę grubszy materiał. No i kochani, ostatni etap to malowanie nóżek. Malowanie nóżek na złoto, bo stwierdziłam, że maluję na złoto. Mam tu złote elementy w garderobie. No i jak już mówiłam, moja szafka na buty będzie złota. Za chwilę też zobaczycie tą szafkę. Będzie właśnie złota z elementami kolorowymi. No i dlatego złote nóżki jak najbardziej tu pasują. Mam też takie złote lusterko w kształcie słońca. No i to gotowy efekt. Nóżki są już pomalowane. Kupiłam zwykłą farbę akrylową, taką wiecie, dla plastyków, ale taką w troszeczkę większej tubie. Nawet jeszcze mam ją troszkę na palcach, bo ciężko schodzi. Żeby ona nie śmierdziała, bo te wszystkie farby, wiecie, takie olejne, no to będzie bardzo mocno i długo śmierdziało. A farba akrylowa, kwestia godziny, dwóch po wietrzeniu, jest już wywietrzona. No i bardzo fajnie według mnie wyszło. Ten złoty kolor też nawiązuje do kwiatków na materiale, zauważcie. Super, super mi się to podoba. Myślę o wytapicerowaniu jeszcze tego wieczka pięcioma guziczkami, takimi, które obciągnę tą tkaniną, ale się zastanawiam, bo szczerze mówiąc już tak mi się podoba, jak jest. I nie wiem, czy chce mi się ryzykować, że może tam coś nie wyjść dokładnie tak, jakbym chciała, ale zrobiłam na wszelki wypadek dziurki w tej gąbce pod spodem, których nie widać. Wyrwałam trochę tej gąbki, że jeżeli będę chciała dołożyć te guziczki, to wtedy sobie przeszyję takerem na środku i zrobię cztery guziki naokoło. No i po prostu guziczki takie obciągnięte, obszyte później tym materiałem, który mi został, przykleję klejem na gorąco do tych już jakby wbitych dziurek. I będzie można to jak najbardziej w każdej chwili zrobić. Ale powiem Wam szczerze, że mocno się zastanawiam, bo podoba mi się tak, jak jest. Nie wiem, czy to nie będzie przesada, bo ten materiał jest już i tak bardzo wzorzysty, bardzo kolorowy, tam się dużo dzieje. No i mamy złote nóżki. No i kochani, no to wszystko. To jest już moja gotowa pufa. Zobaczcie, jak tutaj wkładam sobie buty do tej pufy. Jestem bardzo zadowolona z efektu. No i naprawdę polecam Wam, no przyznaję, że praca była ciężka, bo ja mam trochę problem z ręką, musiałam robić sobie przerwy, no bo to i taker wymaga jednak siły w ręku, no i też ta wkrętarka i to wszystko, a robiłam to całkowicie sama, bo zaparłam się, że będę robić sama, bez pomocy, no i udało się. Wydaje mi się, że każdy jest w stanie to zrobić, skoro ja to zrobiłam z tą moją chorą ręką, to no naprawdę każdy potrafi to wykonać, mając tylko odpowiednie narzędzia i trochę wyobraźni i samozaparcia. Także piszcie, jak się Wam podoba ta pufa, czy chcielibyście coś takiego mieć, czy podjęlibyście takiego wyzwania, żeby zrobić taki eko-mebel samodzielnie. No, powiem Wam, że ja się nie spodziewałam, że to mi tak fajnie wyjdzie, a już w ogóle wcześniej to się nie spodziewałam, że coś takiego w ogóle zrobię. Kochani, jeszcze pokażę Wam tutaj, bo od kilku dni też pracuję jednocześnie nad moją szafką na buty i to jest szafka z lat, myślę, że z lat 80., ale bardzo porządnie wykonana, bo to jest drewno, to są takie skandynawskie meble jeszcze z tamtych czasów, drewno z szybką, to nie są żadne tam sklejki takie z płytą wirową w środku, tylko to jest drewno, dlatego też stwierdziłam, że warto uratować tą szafkę, skoro jest z litego drewna, no to po prostu pomalowanie jej, ozdobienie jej i uratowanie jej będzie fajnym pomysłem. No i dokupiłam nóżki, naprawdę bardzo tanie nóżki, po chyba 3,5 zł, surowe też. Już w tej szafce były takie wywiercone otworki na kołki do nóżek, no i użyłam tego. Po prostu kupiłam nóżki już z takimi śrubami, które troszkę musiałam przyciąć niestety, bo były za długie te śrubki. Przeszłyby mi na wylot półki dolnej. No i po prostu dokleiłam klejem do drewna te nóżki, pomalowałam je też na złoto. No i teraz jest pomysł, który dziękuję bardzo Ewo, że mi podpowiedziałaś, żeby ta szafka była złota. Troszkę mi zabrakło farby, więc jest jeszcze nieskończona.
ale jest pomalowana właśnie farbą akrylową na złoto już. Jeszcze nie w pełni, bo tu jeszcze mi zostały środek, troszkę zabrakło mi farby, właśnie będę jeszcze dokończać środek. No i postanowiłam wyłożyć półki materiałem. Ewa mi radziła bordowy i to jest super pomysł. Niestety nie znalazłam resztek tego bordowego materiału. No i stwierdziłam, że nie będę na same te półki dokupować materiału, bo powiem Wam, że no chciałam użyć tego, co mam. A stwierdziłam, że skoro szafka jest złota i zostało mi materiału z tej kołdry, którą obiłam pufę, to czemu nie zrobić takiej jakby refleksji, odbicia tej pufy jakby w tej szafce. Po prostu stwierdziłam, że tym aksamitem w te wzory wybiję te półki. Tutaj mogę Wam pokazać już tak troszkę gotowe, to znaczy po prostu częściowo większość tej szafki jest już pomalowane, nóżki pomalowane. Trochę zaczęłam też takimi płatkami złota ją wyklejać, ale jeszcze to jest nieskończone. I w środku właśnie położyłam na razie tak poglądowo ten materiał na tych półkach. Będzie bardzo kolorowo, to na pewno. Myślę, że bordowy kolor byłby bardziej elegancki i szykowny, taki stonowany. Ale wykorzystam to, co mam. Być może sobie kiedyś po prostu to zmienię i zrobię sobie, jak będę mieć, uda mi się kupić jakiś na przykład w lumpeksie kawałek aksamitu bordowego, to sobie mogę przecież zawsze obicie tych półek zmienić. A teraz będę mieć takie kolorowe do kompletu z pufą. No i jak skończę tą szafkę już całkowicie, jak dam tutaj nowe łóżko i ta garderoba będzie już w 100% urządzona, to oczywiście pokażę Wam to we vlogu, być może nawet nie w osobnym vlogu, ale po prostu przy okazji jakiegoś hola czy vloga stylówkowego pokażę Wam efekt końcowy już urządzenia całościowego tej garderoby. Także czekajcie na to. Myślę, że to jest kwestia miesiąca, półtorej miesiąca, jak już będzie wszystko absolutnie wykończone tutaj. No i bardzo się cieszę, że już udało mi się tyle osiągnąć. Tymczasem jeszcze pokażę Wam tylko przebiteczkę, bo zrobiłam też ze starej ramy od obrazu, takiej troszkę sfatygowanej i z takiego plastiku, plastikowego jakby takiej, nie wiem jak to nazwać, takiej płachty sztywnej, oklejonej tablicą samoprzylepną, taką do kredy. Udało mi się zrobić taką tablicę też do kuchni, bo już dawno chciałam mieć takiego coś do zapisywania, jakichś sprawunków, rzeczy do zrobienia. No i zobaczcie, bardzo, bardzo mi się podoba efekt. Powiesiłam na lodówce, która akurat jest obudowana i ma taki nieciekawy boks, takiej płyty. No i tutaj mam teraz tablicę w takiej ozdobnej ramie, która pasuje mi do stylu kuchni. No i chyba, kochani, to jest na dzisiaj wszystko. I tak wydaje mi się, że dosyć długie to wyszło. Zachęcam Was do robienia takich rzeczy na wiosnę, nie wiem jak Wam, ale mnie się bardzo chce robić takie różne DIY, sprzątanie, jakieś nowe pomysły wdrażać, bo to daje taką nową, świeżą energię. Kochani, zapraszam Was serdecznie już za kilka dni na haul lumpeksowy, a byłam w Dobczycach na wyprzedaży po 5 zł i kupiłam cały wór ciuchów, naprawdę superowych i różnych rzeczy, które już nie mogę się doczekać, jak Wam pokażę. I dodatkowo za tydzień już będą stylówki z szerokimi spodniami, szwedami i kulotami, bo już jestem w trakcie ich robienia, już wszystko kompletuję i też jestem podekscytowana, bo myślę, że to będą fajne stylówki. Także serdecznie Was zapraszam, pozdrawiam Was i do zobaczenia za kilka dni. Cześć! Pozdrawiam.